Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Kalina Downarowicz i mam wielką przyjemność powitać Państwa we Wrocławskim Domu Literatury i w Klubie Proza na spotkaniu autorskim z Szymonem Opryszkiem. Dzień dobry. Dziękuję, że Państwo przybyli. Spotykamy się tutaj w sprawie takiej nowej książki Szymona. Woda, historia pewnego porwania. Jest to książka, która ukazała się całkiem niedawno w wydawnictwie poznańskim, w serii reporterskiej tego wydawnictwa, z piękną okładką Uli Pongowskiej. Szymon jest niezależnym dziennikarzem, jest reporterem, który specjalizuje się w tematyce Ameryki Łacińskiej i jest współautorem dwóch książek razem z Mają Hawranek, Tańczymy już tylko w zaduszki i Wychoduj sobie wolność, to była książka na temat Urugwaju. Natomiast najnowsza książka Szymona, jest to jego książka pierwsza solowa, tak można chyba powiedzieć. I jest to książka, która, muszę powiedzieć, jest bardzo ambitną próbą powiedzenia o kryzysie wody w sposób taki bardzo pełny, powiedziałabym holistyczny, precyzyjny, ale jednocześnie bardzo wrażliwy. Ja mam nadzieję, że po naszej rozmowie będą chcieli Państwo do tej książki zajrzeć i zmierzyć się z tym trudnym tematem wody, ale myślę, że też tematem naszego człowieczeństwa. Będziemy o tej książce dzisiaj rozmawiać, ale zanim do niej dojdziemy, to chciałam Cię, Szymon, zapytać, jak Ci się szło przez gorący Wrocław dzisiaj? No było upalnie i rzeczywiście betonoza wrocławska nie sprzyja do wycieczek po mieście. No ale trzeba się do tego przyzwyczajać, bo zmiany klimatu nadchodzą, już są, już pukają do drzwi, więc widać to, co dzieje się w globalnym południu, no to już dociera do nas. Będzie tylko gorzej. No właśnie, wczoraj się zaczęło lato, dzisiaj jest już ciężko. Ja się tak zastanawiałam w ogóle, czy będzie nam dzisiaj łatwo rozmawiać przez ten upał. Natomiast dużo osób mówi, że pogoda nam się udała bardzo właśnie, że mamy idealną pogodę pod dzisiejszą rozmowę. I faktycznie my to już odczuwamy, że klimat się zmienia. Ale tak naprawdę wielu rzeczy ciągle nie rozumiemy i myślę, że ty nam próbujesz je wytłumaczyć. Ale zacznijmy od początku, takiego twojego początku. Dla mnie to był taki moment, jak czytałam twoją książkę, kiedy byłeś w Kapsztadzie, był ten dzień zero i ty spojrzałeś na problem wody w nowy sposób. Ja bym nawet powiedziała, że ta twoja relacja z wodą się pogłębiła. Mam taki krótki cytat. Ty napisałeś, że ona była cichą bohaterką twoich opowieści, ale nie potrafiłeś tego dostrzec. Opowiedz proszę o tym dniu zero i co się wtedy działo w Kapsztadzie. To zacznę od tego, że woda jest niewidzialna dla nas i wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy, w jakim komforcie żyjemy, posiadając wodę w kranie, bo w wielu miejscach na świecie tej wody po prostu brakuje lub nie jest zdatna do picia. Natomiast cała ta książka wzięła się z takiej próby zrozumienia kryzysu klimatycznego i też kryzysu wodnego, bo nie wiedziałem nic na ten temat tak naprawdę, gdy zaczynałem pisać 5 lat temu książkę. A to jakoś się wszystko zbiegło, właśnie dzień zero w Kapsztadzie, czyli taki symboliczny dzień, w którym miało zabraknąć wody. To miało być pierwsze duże miasto, w którym po prostu woda przestanie płynąć w kranach. Władze miasta ogłosiły dzień zero na 13 maja i 13 maja 2018 roku miał się też urodzić mój syn Gucio. Więc jakby zarówno w Kapsztadzie czekali na taką wielką zmianę i właściwie dystopię, a ja czekałem na zupełną odmianę w moim życiu. Więc połączyłem te dwa fakty i tak się prześcigaliśmy w tym czekaniu, a przy okazji jak już tak nie mogłem usiedzieć na miejscu i trochę się denerwowałem, co to będzie w nowej odsłonie życia, no to co chwilę śledziłem te doniesienia z Kapsztadu i tak właściwie zaczęła się ta przygoda z wodą. I rzeczywiście Kapsztad w jakiś sposób się obronił przed tym dniem zero. Do dnia zero ostatecznie nie doszło. Został przeniesiony na lipiec, później na wrzesień. Dzisiaj Kapsztad zmaga się wciąż z niedoborami wody, ale sytuacja już nie jest tak dramatyczna. Natomiast w skali świata był to pierwszy taki przykład miasta, które może
zacząć zmagać się z takim problemem. Dzisiaj takich metropolii na świecie są dziesiątki. Najsłynniejszy chyba przykład to São Paulo albo na przykład, nie wiem, Bombaj. Wszędzie brakuje wody, zwłaszcza na globalnym południu i jakby jest to realny problem, z którego my z pozycji komfortowej, z pozycji zachodniego społeczeństwa, globalnej północy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. I podjąłem się opisania kryzysu wodnego, który ma wiele aspektów i jest bardzo wielowarstwowy, po to właśnie, żeby w jakiś sposób zrozumieć, ale też towarzyszyła mi taka motywacja, że jak zacząłem jakby przedzierać się przez te wszystkie statystyki, to zdałem sobie sprawę, że mój syn, jak będzie w moim wieku, no to 3 miliardy osób nie będą miały wody pitnej. W oceanach nie będzie, będzie więcej plastiku niż ryb. Jakby to wszystko tak spadło na mnie i przez długi czas zmagałem się, chyba z rok, żeby to jakoś ogarnąć. Czytałem traktaty hydrologów, które nie są napisane normalnym językiem, więc usypiałem nocami z książkami o wodzie, których nie rozumiałem. No ale wydaje mi się, że ostatecznie jakoś tam wymyśliłem koncepcję książki, która w sposób jasny i w miarę przejrzysty przedstawi to najważniejsze zagadnienia. No i ta historia doprowadziła cię do Meksyku, do sanktuarium motyli monarchicznych i do twojego bohatera, do Homero. Właściwie trafiłeś w środek takiej bardzo trudnej historii kryminalnej. I żebyśmy teraz tak dobrze weszli w twoją opowieść, bo na pewno nie wszyscy czytali twoją książkę, to chciałabym, żebyś opowiedział o tym, czym, albo właściwie jak czyta się dalej, to może kim są motyle monarchiczne i kim jest twój bohater, kim jest Homero. Zacznę od tego, że szukałem takiej jednej historii, która spoi wszystkie te tematy, bo zdałem sobie sprawę też pracując nad książką, że generalnie jako społeczeństwo nie mamy takiego języka opowieści o kryzysie klimatycznym. Są różne narracje i taka najsłynniejsza narracja to jest ta alarmistyczna, że nagle wszystko runie, planeta się zawali i no i po prostu kryzys nas dopadnie. A druga to koncepcja denialistyczna, która zakłada, że żadnych zmian kryzysu nie ma i tylko się zmienia pogoda, z którą się zupełnie nie zgadzam i pewnie większość albo wszyscy naukowcy na świecie też nie. I szukając takiego języka opowieści i też uczęszczając przez długi czas do szkoły ekopoetyki założonej przez Filipa Springera i Julię Fiodorczuk, tam szukaliśmy takiego języka narracji, nowych narracji, opowieści o kryzysie klimatycznym. No i jeden z wniosków, bo chyba nie znaleźliśmy jeszcze tego języka, ale jeden z wniosków jest taki, że trzeba postawić na opowieści, na metafory i założyłem sobie, że w tej mojej ta moja opowieść musi być metaforyczna. Więc kiedy zacząłem wyjeżdżać w poszukiwaniu tematów do książki, pojechałem do Panamy, do dwóch plemion. Jednego to było plemię Kunajala, a drugie to Naso. Zastała mnie tam pandemia i nagle świat się zamknął, a dla reportera to była zupełna masakra, bo nie da się wyjeżdżać, nie dało się, więc jakby śledziłem to, co się dzieje w Meksyku, bo Meksyk był jedynym otwartym krajem. I tak trafiłem na historię Homero Gomeza Gonzaleza, czyli takiego aktywisty z lasu monarchicznego, świętego lasu w Michoacán, takim stanie dosyć niebezpiecznym w Meksyku. Ten pan był strażnikiem motyli monarchicznych. Motyle monarchiczne to jest gatunek motyla, który odbywa jedną z najdłuższych migracji na świecie. 5000 kilometrów z nad wielkich jezior aż właśnie do tych małych połaci lasu jodłowego w Michoacán. I zacząłem wędrować za tymi motylami, gdy w pewnym momencie okazało się, że Homero przepadł bez wieści i różne teorie spiskowe funkcjonowały w Meksyku, że porwały go kartele albo właśnie plantatorzy awokado, albo jego przeciwnicy polityczni, bo on też angażował się politycznie w lokalnym samorządzie. Gdzie jakby nie przyłożyłem ucha i gdzie nie próbowałem znaleźć jakiegoś tropu, tam trafiałem na wodę. I jakby zobaczyłem, że ta historia, którą tak na początku zachwyciłem się jako metaforą, ale nie brałem pod uwagę, że całą narrację zbuduję wokół niej, to nagle się okazało, że poszukiwanie Homero prowadzi mnie właśnie do plantacji awokado, które wysuszają zupełnie Meksyk, później do karteli narkotykowych, które też inwestują w awokado, do wielkich kopalni, do drwali wycinających drzewa. Więc ta metafora motyli pozwoliła mi na takie podróże też po świecie, podróże po Meksyku. I dzięki temu mogłem opowiedzieć o różnych aspektach kryzysu wodnego.
Dobrze, że o tym powiedziałeś. Mi się wydaje, że twoja książka jest trochę takim tańcem liczb i metafor. Z jednej strony podajesz bardzo dużo danych, z drugiej strony właśnie jest ta wrażliwość w twojej opowieści. No i właśnie, dlaczego tak jest, że może wiesz, dlaczego porusza nas ten motyl, a nie robią na nas już wrażenia dane, które tak naprawdę no, powinny mrozić krew w żyłach? Ten alarmistyczny język nie trafia do ludzi, bo chyba mamy dość wyrzutów sumienia. Zewsząd nas atakują wyrzuty sumienia, że za dużo produkujemy CO2, za dużo zużywamy wody, że jesteśmy odpowiedzialni za to, że jemy jakieś złe produkty, które degenerują ekosystemy w innych częściach świata. Więc ludzie są tym zmęczeni i wydaje mi się, że taki był mój cel, żeby nie obarczać winą czytelnika, tylko żeby pokazać mechanizmy, które rządzą tego typu sprawami. Bo jakby ja nie staję jednoznacznie po żadnej ze stron, nie mówię, że trzeba się teraz... Jakby sugeruję czytelnikowi, że najważniejszy jest umiar w życiu, ale nie jestem zwolennikiem wszelkich skrajności i taki cel mi przyświecał. No to prawda, ty nie nawracasz na siłę i to jest też bardzo cenne. Ja słyszałam, że my po prostu nie rozumiemy wielkich liczb, że nie umiemy sobie ich wyobrażać, że to jest raz, dwa, trzy, dużo. I faktycznie... Kryzys, przepraszam, że ci przerwę, ale kryzys klimatyczny jest takim hiperobiektem, którego się nie da pojąć po prostu, bo tam jest tyle składowych, się składa na to wszystko, że po prostu dla człowieka, który nie jest klimatologiem, no to jest nie do pojęcia. Bo jak wytłumaczyć, próbowałem tłumaczyć ludziom, dlaczego na przykład wycinka drzew wpływa nie negatywnie na ekosystemy. Ludziom, którzy jakby widzą te zmiany na co dzień i doświadczają zmian klimatu w sposób o wiele bardziej dotkliwy niż na przykład u nas. Mówię tutaj o krajach globalnego południa typu Meksyk czy Chile, które jest zupełnie wysuszone z zasobów wodnych w niektórych prowincjach. No ale to ludzi nie trafia i wydaje mi się, że bardziej trafiają opowieści. A że znam się na opowieściach, mam taką nadzieję, to wybrałem ten język metafor. A popatrz, nie jest też tak, że właśnie ten język jest kluczowy, że nawet Omero dotarł właśnie do tej lokalnej społeczności dzięki temu, że nie używał tego języka ekspertów. Prawda? Tam jest taki moment, że ty o tym piszesz. Tak, piszę o tym, ale też nie jestem zakochany w Omero, bo też wiem, że on miał czysto finansowe motywacje, bo jakby skupił się na ochronie zarówno zasobów, jak i też motyla ze względów wyłącznie finansowych, ponieważ społeczność, która żyła przez wiele lat w lesie i korzystała z tego lasu, no musiała znaleźć inny sposób zarabiania pieniędzy i te motyle, które przylatują w Święto Zmarłych do Meksyku lub w okolicach Święta Zmarłych całymi chmarami i to jest niesamowite zjawisko. To są przepiękne owady, takie pomarańczowo-czarne. No to robi wielkie wrażenie. Do tego łączy się też z mitami lokalnej społeczności, więc jest w tym taki aspekt tajemnicy, jakiegoś właśnie takiego symbolu. Te motyle później hibernują przez kilka miesięcy i wyruszają w drogę powrotną. I kolejne pokolenia mijają i dopiero prawnuki ruszają w tą podróż. Dzisiaj nie jest to wytłumaczone, jak to się dzieje, ale najprawdopodobniej jest to przekazywane w genach, że praprawnuki są w stanie wrócić śladami prapradziadków do tego samego miejsca, do tego samego lasu, wykorzystując jakieś wskazówki zapisane w genach. No, to jest niesamowite, no ale Omero z tego korzystał też, nie? I cała społeczność. Oni też używali takiego języka ekonomii, jak my tutaj w zachodniej kulturze używamy często wobec natury, że to jest bank jakiś albo planeta daje nam kredyt. No, nie lubię takiego języka, dlatego też go krytykowałem w książce. Natomiast rzeczywiście ta przemiana jego też jest ciekawym aspektem w tej książce i też moja przemiana, bo ja na początku zakładałem, że napiszę taką właśnie książkę. Powiedziałem w jednym wywiadzie, co mi jest wypominane, że to będzie taki Mad Max, trochę o pustyni, wodzie itp., a później wyszła z tego zupełnie inna książka, bo zmienił się mój język i wrażliwość postrzegania pozaludzkiej natury. Ja myślę, że możemy Omero zostawić z boku, żeby Państwo mogli też samodzielnie poznać jego historię. Także tutaj będę odsyłać do książki Szymona. Ale możemy zostać jeszcze chwilę przy motylach, bo ty patrzyłeś trochę tak jak one, prawda? I co one z góry widzą?
No przede wszystkim te zabetonowane miasta, wysuszone mokradła, tysiące innych rzeczy, które wpływają jakby na ekosystem, wycięte lasy, zabetonowane koryta rzek, które przestały być rzekami, a właściwie są spływami, takimi, jak to powiedzieć, kanałami właściwie, jak się patrzy na to z góry. Znalazłem takiego pasjonata, który ruszył kiedyś w podróż właśnie z nadwielkich jezior do Meksyku i poleciał za motylami. To niesamowita przygoda na takiej paralotni specjalnie skonstruowanej. No i próbowałem spojrzeć na to jego oczami, ale tak naprawdę też motyle to dla mnie to był taki symbol, który pozwalał mi podróżować w różne miejsca, bo czasem to były bardzo nieoczywiste podróże. Na przykład wybrałem się w taką podróż do Virginii w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepływa, czy też gdzie jest najwięcej światłowodów i jakby przepływa 70% internetu, płynie właśnie przez Virginię. I dla mnie to był pretekst do opowiedzenia o chmurze, którą nam się sprzedaje w mediach jako super miejsce do gromadzenia danych. Jesteśmy wszyscy uzależnieni od gromadzenia danych wszelkiego typu. No a to jest model biznesowy, który sprawia, że każdy z nas produkuje tych danych pełno, które później są chłodzone w wielkich serwerowniach. Zużywane jest bardzo dużo energii elektrycznej, bardzo dużo wody do chłodzenia tych serwerów. I jakby przez ten model biznesowy wysuszamy nasze zasoby, więc to jest taka niejednoznaczna podróż, którą zabrałem się z motylami, bo one tam też latają, ale tak naprawdę podróżowałem też do Chile za motylami, żeby opowiedzieć o prywatyzacji wody i do innych miejsc, żeby pokazać inne aspekty kryzysu wodnego. Jak już powiedziałeś o tych centrach danych, wywołałeś ten temat, to zostańmy przy nim chwilę. On jest bardzo ciekawy, bo to jest faktycznie coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, że te wszystkie nasze zdjęcia kotów, one zużywają wodę. Napisałeś, że te centra danych też mają bardzo krótką żywotność. Jeśli pamiętam, to je się stawia na średnio 5 lat, tak? 5 do 8 lat, tak. No, to jest naprawdę... Później znajduje się inne miejsca, które są tańsze albo mają lepsze ekosystemy. Dzisiaj się to trochę zmienia, bo też firmy IT w jakiś sposób zmieniają swoją strategię też pod presją różnych organizacji. Natomiast rzeczywiście no to jest taka, ta chmura jest takim konceptem marketingowym, ale on istnieje i gdyby chmura była państwem, to by zajmowała 6. miejsce na świecie pod kątem zużycia energii, co pokazuje, jaka to jest skala. Każde wyszukanie w Google'ach to jest 0,25 mg CO2, więc nieświadomie zupełnie produkujemy takie dane, które zabierają nam zasoby, a mam wrażenie, że nie wszystkie te zdjęcia, które oglądamy na Facebookach albo te wszystkie filmiki na YouTubie, które sobie śledzimy, mają sens i powinny trafić do sieci. Ponoć branża porno generuje właśnie bardzo duże straty wody. Tyle samo, bardziej jeśli chodzi o energię, to tyle samo CO2 produkuje, co Belgia. Pięknie. Okej, czyli te motyle monarchiczne, ktoś mógłby powiedzieć, że one są bardzo daleko od nas, no ale właśnie niekoniecznie. Czyli ty pokazujesz, że te problemy z wodą, które są gdzieś daleko, tak naprawdę odczuwamy również tutaj, nas dotyczą również w Polsce. No i właśnie jak to jest możliwe, jakbyś miał to komuś wytłumaczyć? Jak odczuwamy w Polsce. Tak, jak to się dzieje, że te, no na przykład to awokado, prawda, no. Że jednak to jest też nasza wina. No, ja nie posługuję się kategorią winy, jak już wspomniałem, natomiast rzeczywiście, na przykład jeden z rozdziałów dotyczy awokado i karteli narkotykowych, które zrobiły z awokado wielki biznes. Awokado to jest owoc, który potrzebuje, jeśli dobrze pamiętam, 30 razy więcej wody niż pomidory. I jest to owoc, który osiągnął niesamowity sukces komercyjny. Tylko w Chinach w ostatnich 2 dekadach produkcja, znaczy import awokado wzrósł o 2000 razy. Europa zajada się awokado. Stany Zjednoczone w ciągu jednego dnia zużywają 1000 ton, gdy jest Super Bowl, czyli ten mecz chyba futbolu amerykańskiego. To zajadają się guacamole. Natomiast to awokado jest krwawe, ponieważ po pierwsze kartele przejmują plantacje i
wycinają lasy, próbują legalizować swoje biznesy. To jest trzeci, jeśli chodzi pod kątem dochodu karteli narkotykowych, biznes oprócz narkotyków i handlu używanymi, czy kradzionymi samochodami. No i to awokado rzeczywiście doprowadziło do takiej wojny między autodefensas, czyli takimi oddziałami złożonymi z rolników, którzy mieli już dość działalności karteli w Meksyku. Skrzyknęli się i wytoczyli wojnę i rzeczywiście tam w 2014 roku się to zaczęło i ten konflikt długo trwał. Później rząd się w niego włączył, więc były trzy strony konfliktu. No ale okazuje się, zresztą spotkałem się z jednym przedstawicielem kartelu, właściwie z księgowym kartelu, który ściągał haracze. No to jest niesamowite, jak oni wymyślili sobie, że to awokado będzie jakby, dzięki awokado piorą pieniądze. Często na tych plantacjach albo w ich przejmowaniu biorą udział młodociani przestępcy, czyli mamy tutaj też do czynienia z pracą dzieci. No i jakby awokado na różne sposoby wpływa negatywnie oczywiście na ekosystem, na społeczeństwo, na relacje między państwami. Jest to niezwykle ciekawy problem. Natomiast my w Polsce na szczęście nie jemy tak dużo awokado z Meksyku, bo ściągamy je z Izraela, więc jeśli mówimy o poczuciu winy, mamy to awokado w miarę eko i takie bezpieczne. Mi się teraz, jak tak rozmawiamy, przypomniał taki stary film z jednej z platform streamingowych na temat awokado. Tam było powiedziane, że w latach 80. była taka moda na fitness i wszyscy palili kalorie, zrzucali tą tkankę tłuszczową, a awokado było takie tłuste i oleiste i trochę były wątpliwości, czy ono na pewno jest takie zdrowe. I wtedy powstała taka organizacja, która dostawała te pieniądze, składki od rolników i ona nakręcała całą tą machinę właśnie taką marketingową. Jak to widać, w latach 90. w Kalifornii, która jest kolebką awokado, ale dzisiaj już Kalifornia jest tak wysuszona, że nie produkuje tyle awokado co kiedyś. Dzisiaj to potentatami są Meksyk i jeszcze niedawno Chile, które ze względu właśnie na wysuszające się zasoby też już odchodzi od upraw awokado. No ale Meksyk jest takim czołowym producentem i już widać efekty. I właśnie pojechałem do takiej jednej wioski, która zupełnie się zbuntowała przeciwko kartelowi, który tam założył plantację. Kilka pań się skrzyknęło i postanowiło wyrzucić kartel. To jest niesamowita historia, bo ta mała rewolucja kobiet doprowadziła do takiego ruchu, który wystąpił przeciwko politykom, policjantom i kartelom. Wszystkich wyrzucili z miasta i sami zaczęli się jakby na takich prawach samostanowienia, zaczęli rządzić miastem. Minęło kilka lat i odrósł las, pojawiła się woda i jakby okazało się, że można jakby odnowić te zasoby i Czeran jest takim przykładem, że jeśli się chce, to można. Natomiast jeśli chodzi o promocję awokado, to rzeczywiście kiedyś w Stanach takie trendy były, ale u nas jak spojrzymy, to zaczęło się kilka lat temu i jak sobie śledziłem w trakcie pisania książki, co różne fit trenerki piszą o awokado, to można byłoby uznać, że to jest taki święty graal wśród owoców, po prostu zdrowy, na pewno jest zdrowy, natomiast nikt nie mówi o tym, ile pestycydów zużywa się do produkcji awokado i te pestycydy nie dość, że działają negatywnie na ludzi, no to jeszcze wpływają na ekosystemy, bo przedostają się do gleby i do wody, co prowadzi do katastrofy. To zresztą już widać na przykład w Argentynie czy w Brazylii, gdzie masowo zużywa się pestycydy na plantacjach soi. No i tam znalazłem na przykład taką wioskę, w której połowa mieszkańców umierała na raka najprawdopodobniej z powodu pestycydów, których się używa w Argentynie, które w Europie są zupełnie zakazane. No ale tą soję z tymi pestycydami importujemy z Argentyny. No właśnie, importujemy też węgiel z Kolumbii. Tak. A propos krwawy awokado, krwawy węgiel. Tak, tak. Węgiel to też jest ciekawy temat. W ogóle kopalnie różnego rodzaju tak naprawdę, no bo one bardzo niszczą ekosystemy i wpływają na zasoby wodne. W książce podaję właśnie przykład Kolumbii, ale moglibyśmy się przenieść do Polski i tak mrugam trochę do czytelników okiem, że u nas też jest z tym problem.
Przepraszam, mi się przypomniał Bełchatów w ogóle i taka bardzo stara też historia. Bełchatów, teraz mamy jeszcze inne przykłady z Polski, więc jakby jest tego dużo. Dla mnie zaskoczeniem była historia z Chile, bo dzisiaj mamy tą zieloną rewolucję i wszyscy używamy baterii słonecznych. I postanowiłem opowiedzieć historię Soni Ramos, która wytoczyła wojnę takim producentom litu właśnie, którzy też potrzebują solanki, co prawda, ale też zużywają duże zasoby wody słodkiej w miejscu, w której tej wody nie ma, po to, żeby właśnie produkować te wszystkie baterie. Więc niby zielona rewolucja, ale ona taka do końca zielona nie jest. No to skoro jesteśmy w Chile, to jest też ciekawy temat. Możemy o tym porozmawiać, bo Chile jest takim krajem, w którym woda jest sprywatyzowana. Ona jest towarem. I to jednak też ma konsekwencje. Tak, woda w Chile, to jest taki kraj, który zupełnie wszystko sprywatyzował i w tym wodę za czasów Pinocheta. To się nie zmieniło do dzisiaj, mimo że Chilijczycy walczą o nową konstytucję. Woda jest tam po prostu towarem i, no i kto ma pieniądze, ten sobie kupuje źródło wody. Ja wcieliłem się wymyśliłem sobie, że wcielę się w asystenta rosyjskiego oligarchy, żeby kupić źródło, prawo do wody, do źródła wody wyschniętej rzeki. Jest to wciąż możliwe, ponieważ wyprodukowano tyle pozwoleń na wodę, że każdy sobie może je kupić. Ale to prowadzi do takich rzeczy, że na przykład wielkie korporacje, które właśnie produkują miedź, tak jak KGHM na przykład w Chile, więc mamy kolejny polski wątek, albo inne miedziane korporacje amerykańskie, chilijskie, są w stanie wykupić wszystkie prawa do wody na danym terenie, a lokalnej społeczności tej wody brakuje. I takim przykładem właśnie jest plemię Atacameños, które mieszka w zupełnie wysuszonej krainie, no ale nie stać ludzi na to, żeby kupić sobie prawo do wody, bo nawet jeśli rolnicy mieli kiedyś prawo do wody, to opłacało im się bardziej sprzedać je wielkim koncernom, niż trzymać sobie studnie i dla siebie, nie? No to jest zupełne wypatrzenie. Później to prawo już po Pinochecie zupełnie poszło dalej, bo sprywatyzowane zostały też wodociągi. I dzisiaj na przykład, to jest paradoks, ale 30% wody takiej wodociągowej kontroluje fundusz emerytalny nauczycieli z Ontario. Czyli tu wracamy do Kanady i miejsca, z którego wylatują motyle monarchiczne. I to dla mnie było zaskoczenie, że Kanada, która jest taka zielona i bardzo eko, tak przynajmniej chcemy ją widzieć, jest siedzibą połowy największych firm wydobywniczych na świecie. Więc oni jakby outsourcują te usługi i te wielkie, wielkie korporacje po prostu niszczą zasoby w innych częściach po to, żeby świata, żeby Kanada mogła mieć ten wizerunek ekokraju. No właśnie, czyli te przykłady stawiają wodę na takim polu ekonomii, bo tu mówiliśmy, że o tych korporacjach takich jak Facebook właściwie, że woda może do nich należeć, czy o Chile. Ale jest też, woda też istnieje na takim polu polityki. W pewnym sensie można powiedzieć, że ona miewa narodowość i to bywa niebezpieczne. Tak, akurat w książce postanowiłem zmierzyć się z przykładem z Iraku, bo w trakcie pisania książki nastąpił kryzys na granicy polsko-białoruskiej i pojechałem szlakiem migrantów z Bliskiego Wschodu przez Białoruś, później pracowałem też po polskiej stronie i w lasach spotykałem bardzo dużo migrantów, głównie z Syrii i z Iraku. Nauczyłem się nawet słowa woda po kurdyjsku, ponieważ wszyscy prosili o wodę. A ja byłem tam jedynym dziennikarzem, który jeździł po białoruskiej stronie, bo to było na samym początku kryzysu. Jeszcze wtedy wpuszczali dziennikarzy na Białoruś. Udawałem tam ornitologa, który pracuje w Puszczy Białowieskiej, bo polska część puszczy była zamknięta. Dzięki temu nie miałem problemów z pogranicznikami, a jak już miałem, no to byłem zakwaterowany w hotelu, który należał do Łukaszenki, więc mówiłem im, że jestem od Łukaszenki i mnie puszczali. No i tak spotykałem wiele tych osób, które migrowały z powodzeniem lub nie przez granicę polsko-białoruską. Część z nich trafiła później, jak się okazało, że się da rozwiązać przynajmniej tymczasowo ten problem migracji. Trafili do ośrodka w Bruzgach po białoruskiej stronie. To była wymuszona decyzja, żeby założyć taki ośrodek przez dyplomatów Unii Europejskiej, która zupełnie sobie nie radzi z tym problemem, podobnie jak polski rząd. I mieliśmy cały czas kontakt. Oni później zostali deportowani siłą do irackiego Kurdystanu.
I ja postanowiłem tam pojechać właśnie po tym, jak usłyszałem od jednego z migrantów historię, że właśnie wyjechał z powodów takich suszy de facto i braku wody. No i zacząłem z lokalnymi aktywistami pracować nad tym tematem. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest tak, że zmiany klimatu, które wysuszają Irak, są w jakiś sposób związane z migracją. I oczywiście to nie jest jedno, zero-jedynkowa historia. Te tematy są bardzo powiązane z zarządzaniem państwem, ze zmianami klimatu i właśnie z rolą wody jako narzędzia politycznego. Okazuje się, że 70% wody w Iraku jest kontrolowane przez Turcję i Iran. To znaczy, że Turcja jest w stanie wyłączyć, czy włączyć, zatrzymać wodę w zaporach i tej wody nie będzie w Iraku, co prowadzi oczywiście do kryzysu żywnościowego, załamania gospodarki i tego, co się wydarzyło w Iraku w ubiegłym roku, że tysiące ludzi wyjeżdżało, bo nie mieli gdzie pracować, ani nie mieli za co kupić jedzenia, bo było tak drogie. Więc część pojechała przez Turcję do Grecji, część ruszyła tanim wówczas szlakiem przez Białoruś. No i nagle się okazało, że ta woda też się pojawia w tych wątkach migracyjnych. No ale woda od zarania dziejów była jakby narzędziem konfliktu i jakimś takim narzędziem sprawowania władzy. W książce przywołuję przykład Jerozolimy, jak się zmieniały relacje między kolejnymi jakby pokoleniami, między religiami, między władcami i w ogóle w społeczeństwie, gdy ta woda była, gdy jej nie było. I no, to jest bardzo fascynujący temat, jak woda może kształtować właśnie społeczeństwo. Właśnie w ogóle Izrael to jest taki ciekawy przykład, dlatego że ty opisujesz, że jest to kraj, który sobie też poradził na przykład z tym uciekaniem wody z rur, tak? Oni mają teraz tą szczelność chyba na poziomie tam 6%. Tak, to jest ciekawe, bo Izrael jest potentatem, jeśli chodzi o technologię i jakby jest wzorem dla całego świata z racji położenia i słabych zasobów wodnych, musieli wypracować jakiś model. I w latach 50. polityka Izraela była zupełnie nastawiona na wodę w różnych jego aspektach, zarówno jeśli chodzi o technologię, jak i kształcenie obywateli. Każde dziecko w przedszkolu i w szkole dowiaduje się o tym, jak ważna jest woda. To też wypływa z religii. No ale technologicznie Izrael dzisiaj ma najlepsze rozwiązania na świecie do zatrzymywania wody. Na przykład w takiej Jerozolimie, gdzie czasem jakaś rura przebiega przez tereny trzech różnych parafii, trzech różnych religii. Każda rura ma tam czujnik, cała sieć jest objęta monitoringiem i to już działa jakiś czas, w związku z czym 6% wody tylko wycieka z instalacji, to jest świetny wynik. A teraz, żeby pokazać, jak jest w innych miejscach na świecie, to są takie kraje, są takie miasta na świecie, gdzie 60-70% wody ucieka z instalacji, wody przygotowanej do spożycia. I takim przykładem z Polski jest Nowy Targ, który 10 lat temu według raportu Najwyższej Izby Kontroli tracił 69% wody, która mogła zostać użytkowana. Dzisiaj zeszli do 35%, średnia dla Polski to 15%, więc całkiem dobrze, bo w Unii to jest co czwarta kropla wycieka. No ale cały czas nie mamy tej technologii, chociaż mamy zasoby, żeby ją mieć. I jakby wzorem powinien być Izrael, natomiast ta historia ma też drugie dno, bo Izrael oczywiście świetnie sobie zatrzymuje tą wodę, ale też jest w stanie wyłączyć wodę w Strefie Gazy i powodować konflikty i jakby takie naciski, szantaże na swoich wrogów politycznych. I to już też się dzieje na świecie, w innych miejscach jest bardzo dużo konfliktów w granicach państw, gdzie przebiegają przez rzeki na przykład, tak jak mówiłem o Iranie, Iraku i Turcji, Pakistan, Indie, Chiny, które próbują w ten sposób osłabiać swoich sąsiadów, budując kolejne tamy. Więc przyszłość, myślę, świata będzie w dużej mierze zależała właśnie od wody. Ty to nawet nazywasz wodnym apartheidem, prawda? A tak pomyślałam teraz, że no nawet niedawno, na początku czerwca, mamy przykład z Ukrainy, gdzie Rosjanie wysadzili tamę i właśnie no jest to właściwie zbrodnia wojenna i woda. No, a z drugiej strony na początku wojny miałem okazję pracować w Ukrainie od pierwszego dnia wojny i byłem tam właściwie przez pierwsze pół roku cały czas. To obrona Kijowa też udała się tylko i wyłącznie dzięki rzece Irpień i wysadzonej tamie, która zalała po prostu rosyjskie czołgi, więc woda potrafi być też właśnie narzędziem konfliktu. No dobrze, to powiem szczerze, że ja w twojej książce szukałam również jakiejś nadziei.
czegoś pozytywnego, bo faktycznie byłam przytłoczona tym, o czym piszesz. No i na szczęście znalazłam, więc co? No właśnie ciebie chciałam zapytać tutaj, żebyś ty opowiedział o tych strategiach. Powiedz. Dobra, ci powiem, co mi się spodobało, ty powiesz o innych rzeczach. Mi się spodobały może nie te rozwiązania, które działałyby na dużą skalę, ale na przykład podobały mi się te, które były też rodzajem walki z patriarchatem. Myślałem. Uważam, także że kobiety Jordania zmienią na ten przykład. Świat. I widzę nadzieję w kobietach i mam bardzo dużo przykładów z całego świata, że to właśnie kobiety są bardziej wrażliwe na zmiany klimatu, w sensie takim więcej o tym myślą, więcej robią i ten wodny patriarchat funkcjonuje cały czas na świecie, bo w globalnym południu w 80% gospodarstw domowych, to właśnie, które nie mają dostępu do wody, to kobiety są obarczone tym całym zarządzaniem wodą, to znaczy transportem, zdobyciem wody i w związku z tym są narażone na, nie wiem, gwałty, gdy muszą iść 6 kilometrów do studni czy do źródła. Są narażone na choroby kręgosłupa. No jakby ten wodny patriarchat funkcjonuje zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej, ale też w Meksyku czy w Azji Południowo-Wschodniej. Ale znalazłem rzeczywiście kilka takich promyczków nadziei i moja ulubiona historia jest z Maroko, gdzie spotkałem się z poławiaczkami mgieł, poławiaczkami można powiedzieć tak. To są panie, które wymyśliły taki projekt, wykorzystując już dostępne narzędzia, bo takie siatki do poławiania mgły funkcjonowały już w XV wieku na Wyspach Kanaryjskich, w Chile, w Peru. Z pomocą tych siatek poławia się mgłę, ona później się skrapla do takich korytarzyków, którymi woda biegnie do wioski i w górach Atlas jest 16 społeczności, które korzystają z takiej wody i te panie oczywiście początkowo były krytykowane, no bo wiadomo, kobieta powinna iść po wodę i przynieść ją, a one przestały chodzić, woda sama spływała, więc lokalna antropolożka postanowiła, że zaktywizuje kobiety i nauczyły się przy udziale niemieckiej organizacji naprawiania tych siatek, które poławiały wodę i dzisiaj jakby po pierwsze mają pracę, pełnią tą tradycyjną funkcję społeczną, którą było zdobycie wody, a do tego no, nie muszą chodzić 5 godzin do studni, co sprawia, że mogą zająć się pracą, mogą się zająć dziećmi. Bo w wielu miejscach na świecie jest tak, że kobiety po prostu nie są w stanie pracować, bo spędzają pół dnia w drodze po wodę. No i to jest właśnie jeden z promyczków. Tak, albo na czekaniu na tą cysternę tak. Z wodą. Tak, drugi ten promyczek to mi się podobał. Właśnie taki mały przykład z Jordanii. Wydaje mi się, że w tym sensie mały, że on, no bo te łapacze mgły to się przyjmują w różnych miejscach, prawda, na świecie. A tam opisujesz historię dziewczyny, która została hydrauliczką. Tak, i to uważam jest jeszcze mocniejsze, bo w tradycyjnej społeczności muzułmańskiej kobiety nie powinny w ogóle wychodzić z domu, a co dopiero iść do domu obcej rodziny. Pani, którą poznałem, Hani, to w ogóle świetną historię opowiedziała, bo ona miała problem jakieś z wyciekaniem wody w domu, ale nie mogła sobie wezwać hydraulika, no bo obcy chłop nie może wejść do domu, gdy nie ma męża. Mąż wracał zawsze późno, hydraulik nie przychodził, to trwało miesiącami, tej wody ciągle brakowało. No i w końcu postanowiła, że się zapisze do takiego programu rządowego, gdzie wykształcono już w ciągu 10 lat 200 hydrauliczek i została hydrauliczką. Okazało się, że problem był w spuczce jakiejś w ubikacji i w ogóle rozwiązała go w 15 minut po tym kursie. No ale wyzwaniem było dla niej jakby rozpoczęcie działalności tak naprawdę, bo musiała pokonać wiele barier takich rodzinnych nawet, gdzie to było źle widziane, żeby ona po prostu pracowała i chodziła do obcych domów. No ale udało się jej i dzisiaj zarabia pieniądze i jakby super jej idzie. No ale to też jest taka historia o wyzwoleniu z pewnych takich społecznych ram i o buncie pewnego rodzaju. No a przy okazji pokazuje też, no, jak ważna jest też woda i że to kobiety zmienią świat. Tak, ja bardzo lubię właśnie takie małe historie, te kropelki, w których widać cały ocean, jak już tak przy wodzie jesteśmy. No ale dobra, są te innowacje. One są bardzo ważne, ale gdzieś te technologie, one są też troszkę poza nami. W sensie, no,
ja nie czuję mocy sprawczej nadal. I tak zaczęłam sobie zadawać pytanie, co by mi ją dało i właściwie jest takie... Ta wrażliwość w twojej książce prowadzi jednak do tego, żeby na przyrodę patrzeć w sposób podmiotowy. I w wielu twoich rozdziałach są tacy bohaterowie, którzy mają w sobie bardzo wiele empatii i patrzą na tą przyrodę troszkę inaczej. I tu myślę o Soni, właśnie Don Pancho. I czy ty myślisz, że to jest jakiś sposób w zmianie tego naszego myślenia? Ja świadomie wybierałem tych bohaterów i większość z nich wywodzi się z ludności rdzennej, a to jest bardzo proste. Dzisiaj ludność rdzenna zajmuje 5% powierzchni świata, a 80% z tych 5% to są tereny bioróżnorodne, czyli oni potrafią zachować ekosystemy, potrafią zadbać o wodę, o las, o ginące gatunki. I dlatego postanowiłem zmierzyć swój taki zachodni punkt widzenia, patrzenia na naturę jako coś opozycyjnego do kultury, właśnie z ich jakby wizjami. I to było bardzo odkrywcze, nawet na poziomie języka, gdzie jeden z bohaterów opowiadał o tym, że na przykład w języku angielskim wyrażamy słowo ja, moje i wszelkiego rodzaju przez nas, że jesteśmy tak egocentryczni w języku i stawiamy siebie jako istoty nadrzędne nad pozostałymi jakby nieludzkimi istotami, a tymczasem on i też inni moi bohaterowie traktują właśnie naszych sąsiadów jako podmioty i właśnie Don Pancho, który rozmawiał z jodłami, traktował je jak sąsiadki, jodły, które rosły obok w lesie. No to jest niesamowite, zupełnie zmienia myślenie i uczy takich wrażliwości, której nie miałem, gdy podchodziłem do pisania tej książki. Dopiero spotkania z tymi ludźmi jakoś tam zupełnie zmieniły moje postrzeganie świata, przyrody i tych innych obiektów, które dzisiaj traktuję, mam wrażenie, podmiotowo. No właśnie, bo my na przyrodę troszkę patrzymy tak, że mamy nad nią władzę, ona ma nam służyć, my ją kontrolujemy. Ja nawet ostatnio, jak właśnie rozmawiałam z jedną przyrodniczką na temat tej miejskiej przyrody, to ona mi powiedziała tak, że wiesz, Kalina, tak zobacz, nawet takie małe skwerki, jak tam są krzaki, to my od razu chcemy je wyciąć, zrobić ten trawniczek, jakby wtedy będzie nam ta przestrzeń sprawiać przyjemność. I to jest faktycznie taka władza. Teraz Michał Książek wydał, jak sądzę, nie czytałem jeszcze, ale świetną książkę o szczelinach, dziurach i innych takich miejscach przyrodniczych w centrach miast. No i to z tego, co mi opowiadał, no to jest fascynujące, jak ten świat przyrody jest obecny w naszym życiu, nawet gdy my go nie widzimy. My tego nie zauważamy. Cały czas rzeczywiście chcemy tą przyrodę jakoś tam zaszufladkować i uznajemy, że możemy wszystko robić zasobami. No a tak nie jest, bo jednak ta natura wciąż jest do nas, jest obok nas i powinniśmy ją traktować z należytym szacunkiem. Właśnie ja w tym widzę taki sposób na to, żeby może kiedyś było lepiej, żebyśmy po prostu jakby zaczęli sercem na to patrzeć. Chociaż wiem, że brzmi to banalnie w tej chwili. No, brzmi to patetycznie, ale jak mówię o tym mojemu 5-letniemu synkowi, to mam wrażenie, że on jeszcze patrzy na ten świat jak właśnie ludność rdzenna albo jak dziecko i widzę w nim takie, że dla niego to są po prostu nasi sąsiedzi, a byle drzewo jest dla niego kolegą, a nie tylko produktem drewnopodobnym, który trzeba ściąć. Też spotykasz taką badaczkę w Meksyku, Izabel tak? Ramirez, tak. I ty zadajesz jej takie pytanie, które mi się strasznie podobało. Zresztą to właściwie nie było pytanie, ty ją poprosiłeś, żeby ona cię nauczyła czytać krajobraz. Tak, to był ciekawy eksperyment, bo ja w ogóle nie wiedziałem nic wcześniej o krajobrazie i o przyrodzie i uczyłem się tego. A lubię robić z moimi bohaterami różne rzeczy, żeby właśnie zapamiętać to. I ona akurat uczyła mnie czytać krajobraz, porównywała to do książki. To było bardzo ciekawe, gdzie każda kropka, każda spacja nawet jest ważna. I tak samo w naturze, że nie możemy żadnego elementu jakby pomijać. Ale ona też zwróciła ważną uwagę na to, bo wielu ekologów takich zaciekłych najchętniej by wycięło z tego krajobrazu człowieka, a ona zwróciła uwagę na to, że przecież człowiek też jest elementem tego krajobrazu i trzeba o niego zadbać. I podawała właśnie przykład ze Świętego Lasu i z sanktuariów motyla monarchicznego,
że właśnie tam o ludzi nie zadbano, bo oczywiście stworzono rezerwat, ale ludzie musieli sobie nagle poradzić bez wycinki, która przecież przynosiła im chleb. Ona mówi, że ich w ogóle wykluczono nawet, prawda? Jak tworzono ten rezerwat, nikt ich też nie pytał o zdanie. I właśnie wydaje mi się, że ona ma takie spójne, całościowe podejście, że my też jesteśmy elementem tej natury i jeśli walczymy o naturę, to walczymy też o nas. Ona nawet mówi wprost, że potrzebna jest transformacja kulturowa. Co prawda, to jest też trudne pytanie, jak ona miałaby wyglądać, albo czy ona jest w ogóle możliwa. No myślę, że trzeba zacząć od małych kroków i właśnie zauważenia takich problemów. No i dla mnie właśnie też lokalność często jest czymś takim, że może nie jestem w stanie zmienić świata, ale może zrobię coś koło swojego domu. Oczywiście. To, żeby zrobiło się jeszcze bardziej patetycznie, to mam taki cytat od jednego z twoich bohaterów, który no właśnie przemówił do mnie. Kiedy mówisz, że chcesz ratować Matkę Ziemię, znów myślisz przez pryzmat ja. Pytanie brzmi, czy Matka Ziemia nas potrzebuje, czy może to my potrzebujemy jej. Musimy uświadomić sobie to ważne rozróżnienie. Nie bronimy Matki Ziemi. Jesteśmy Matką Ziemią chroniącą samą siebie. To nic nie muszę dodawać chyba. A to tak w ogóle nawet jak z tymi twoimi motylami, że to co je niszczy, to może też zniszczyć nas. Tak. No dobra, to wróćmy do dnia zero, do początku naszej rozmowy. Ty piszesz tam, że ciebie ten temat też przytłoczył. Właśnie zadałeś sobie te wszystkie pytania, co można zrobić, czy można coś zmienić. No i czy po napisaniu tej książki ty się czujesz mniej przytłoczony, czy bardziej? Przez 3 ostatnie lata wstawałem codziennie rano, co mi wypomina moja żona, i mówiłem, że żegnam się z publicznością tą książką. Więc wciąż czuję się przytłoczony. Ale te małe promyczki, o których rozmawialiśmy, jakieś dają mi nadzieję i mam też takie wrażenie, że doświadczenie rodzicielstwa jakoś zmieniło moje postrzeganie wszystkiego i jakoś wierzę w to nowe pokolenie, które jest trochę inaczej wychowywane i w przedszkolu mojego syna zwraca się uwagę właśnie na przykład na podmiotowość roślin, co jest zupełnie fascynujące, bo w naszym pokoleniu takich rzeczy nie było. I mam wrażenie, że jest więcej też takich materiałów edukacyjnych, że więcej się o tym mówi, że ten kryzys klimatyczny jakoś rzeczywiście przemówił ludziom do rozsądku i szukamy rozwiązań, więc sądzę, że znajdziemy, tylko pytanie, czy w tym głównym nurcie politycznym, który roi się od dnia listów i mam tu na myśli zarówno polską, jak i jakby międzynarodową politykę, czy tam znajdą się zasoby intelektualne i zasoby finansowe, żeby coś z tym zrobić, bo rozwiązań jest dużo. Wcale nie musimy żyć w dyktacie wielkich korporacji, które mogłyby płacić większe podatki chociażby za niszczenie ziemi, bo i tak mają dużo, dużo zasobów. I to się już dzieje na świecie tak naprawdę. Presja generalnie ma sens i widzę, co wydarzyło się w Chile, co się dzieje w Brazylii na przykład, która przez 4 lata zupełnie wycinała puszczę i nagle wystarczyło kilka miesięcy, żeby zobaczyć, że ludzie mieli tego dość i zauważyli, jak to negatywnie wpływa na ekosystemy. Więc myślę, że już się w jakiś sposób zaczęliśmy budzić. Teraz pora przejść do działań. Fajnie. Ja też jestem trochę optymistką, wierzę bardzo w ogóle w młodzież. Jak widzę też we Wrocławiu właśnie, jak działa młodzieżowy strajk klimatyczny, to podnosi na duchu. Czy ty dalej będziesz chciał śledzić to porowanie wody? To nie jest pytanie, czy napiszesz drugą książkę o wodzie, ale czy dalej będziesz w tym grzebał jako dziennikarz? Bardzo chciałbym zajmować się nadal kwestiami klimatu, ale tu taki mały spoiler. Wydawcy uważają w większości, że klimat się nie sprzedaje, więc zobaczymy, jak będzie. Natomiast na pewno zostanę przy tematach migracyjnych, którymi się zajmuję, i tematach praw człowieka, które są bardzo mocno związane z klimatem, bo szacuje się, że w 2050 roku będzie 216 milionów uchodźców klimatycznych. Postępujące zmiany klimatu i też te ekstrema pogodowe, które już teraz występują, bo widzimy, co się dzieje na południu Europy, widzimy, co się dzieje dzisiaj w Polsce, no to będzie tylko mocniejsze, gwałtowniejsze i będzie wpływało na nasze życie, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, jak i polityczne, więc myślę, że to jest przyszłość i warto o niej pisać.
Zadałam ci to pytanie też dlatego, że z twojej książki wynika, że to nie jest do końca bezpieczny zawód. Piszesz, że w Meksyku na przykład kierowcy cystern i ekolodzy to są jedne z bardziej niebezpiecznych zawodów. No i też na końcu wymieniasz nazwiska, imienia i nazwiska wiele osób, które oddało życie za sprawę. Także ten zawód, tego zawód, bycie aktywistą, tym ekologiem w takich rejonach świata jest teraz niebezpieczne. No średnio rocznie ponad 200 osób zostaje zabitych ze względu na zaangażowanie w obronę środowiska. I właśnie Meksyk, Kolumbia, Filipiny, Brazylia to są takie czołowe kraje, gdzie po prostu to może kosztować życie. No i co jest smutne, większość, jak prześledziłem sobie statystyki, większość tych osób broniła w jakiś sposób zasobów wodnych, czyli walczyli z wielkimi hydroelektrowniami, walczyli o rzeki, walczyli o nie wiem, z wycinką lasów, co też jest związane z wodą, więc jakby ta woda, czy też walka o wodę, no niesie ofiary i to jest zupełnie smutne. Jakby co roku wychodzi taki światowy raport Global Witness, no i z roku na rok tych zamordowanych aktywistów jest coraz więcej. No i to pokazuje, że ta walka z często korporacjami, bo one są zamieszane w te zabójstwa, albo właśnie z kartelami, no jest niezwykle ciężka. Skoro wydawcy mówią, że to się, książki o kryzysie klimatycznym się nie sprzedają, to ja apeluję do państwa, żebyście kupili najnowszą książkę Szymona i może tym właśnie coś zmienimy. No dobra, a jeżeli ktoś właśnie przeczytał i stwierdził, że chce działać, to co byś mu doradził, ale najlepiej tak, żeby nie podpadał kartelom narkotykowym. No w Polsce jest dużo możliwości, jest co robić. Widzimy, co się dzieje z Odrą. Ostatnio szedł marsz w obronie Odry i też prowadzone są działania, żeby nadać jej tożsamość prawną. Ja jestem tutaj trochę sceptyczny. Oczywiście ten koncept działa w różnych innych krajach, gdzie jakby to ludy rdzenne są w jakiś sposób odpowiedzialne za wodę. U nas ludów rdzennych nie ma i też chyba nie ma klimatu politycznego, żeby tak prawo zmieniać. No ale rozmawialiśmy przed spotkaniem. Mamy dużo znajomych, którzy walczą o nawet małe rzeczki w swoim sąsiedztwie. Walczą o mokradła, walczą o łąki. Więc chyba każdy sobie znajdzie jakiś swój element świata, który warto bronić przed betonozą i wszystkimi innymi rzeczami, które związane są z takim ekspansywnym człowiekiem. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra puenta też naszej rozmowy. A może państwo mają pytania do Szymona? Nie. Śmiało. Chyba jeszcze raz to pytanie, jakby można zadać, żeby słyszeli ludzie teraz online. No, chciałam tylko poprawić wizerunek Wrocławia jako miasta, które uchodzi za bardziej zielone. Mamy tutaj 5 dużych parków i oprócz tego nawet w centrum jest park staromiejski, jest mnóstwo takich plam zieleni. I oczywiście jak się tutaj po centrum pan poruszał, to pewnie tego nie było widać, ale jest chyba taka sprzyjająca atmosfera do tego, żeby coraz bardziej zazieleniać to miasto. Na przykład Nowy Targ ma teraz być nowe nasadzenie, bo tam rzeczywiście jest betonoza. Ale no, nie jesteśmy na szarym końcu we Wrocławiu, na szczęście. Nie ośmieliłbym się tak stwierdzić. To jest pocieszające. Po drugie, jako osoba, która dzisiaj zjadła awokado, mam troszeczkę wyrzuty sumienia, ale za to z drugiej strony nie zjadłam żadnego zwierzaka, co mnie trochę podnosi na duchu. A propos jeszcze oszczędzania wody, no mi się wydaje, że no, czasami jesteśmy tak bezradni, wydaje się, że nic nie możemy, prawda? Ale ja od paru lat wyszłam z wanny, poszłam pod prysznic już na stałe, że tak powiem, mam i to. I za każdym razem biorę ze sobą dwie miski i te miski napełniam wodą z kąpieli, po czym robię przepierkę w tej wodzie, myję tą wodą podłogę i na końcu spłukuję toaletę. Więc mówię, tak się nam wydaje, że nie możemy, ale w obliczu właśnie tego kryzysu ja naprawdę mam wyrzuty sumienia, jeżeli ta woda by się miała lać tak o.
I też wykopaliśmy studnie na działce, żeby nie korzystać z wodociągów do podlewania roślin. Więc mówię, jeżeli każdy sobie tak pomyśli, co mogę zrobić i zastosuje, to będzie lepiej. No to gratuluję Pani i uważam, że jest Pani świetnym przykładem, bo ja jeszcze mam dużo więcej rzeczy do zrobienia. Mój syn boi się wanny, boi się prysznica, więc kąpie się tylko w wannie i uwielbia awokado, więc jakby moja praca jest jeszcze do wykonania. Szymon, ja Ci doradzę po spotkaniu, bo mój syn w zeszłym tygodniu zaczął wchodzić pod prysznic sam i to polubił. Są sposoby. No to chętnie posłucham. Tak jeszcze a propos tej wypowiedzi, to może mi się czasami wydaje, że w ogóle brakuje nam nawet takich rozwiązań, że powiedzmy jadę do Ikei i kupuję taką nakładkę na zlew, żebym na przykład mogła sobie swobodnie tą wodę zbierać do jakiejś konewki pod spodem. I nie ma tego. Okej, okay, czyli są sposoby i na to. To może chodzi o to, żebyśmy się nimi dzielili tą wiedzą, żeby to do nas dotarło. Na pewno jest dużo sposobów, ale no, też uważam, że jednostki, że jest taki trend, żeby zrzucać wszystko na jednostki. Jak się popatrzy na zużycie wody na świecie, no to my jako populacja bardzo mało wody zużywamy. 70% zużywa rolnictwo w skali świata, 13% zużywa przemysł, więc wydaje mi się, że od tych wielkich zależy dużo, więc nie możemy sobie też dać mówić, że musimy z wszystkiego zrezygnować, bo to jednak wielkie korporacje i agrofirmy powinny w pierwszej kolejności zupełnie zmienić metody nawadniania, inaczej korzystać z zasobów wodnych i w tej wielkiej skali byłyby dobre rozwiązania. Możemy, chociaż każdy wybiera jak lubi. Pewnie. Zachęcam do głosowania zgodnie ze sumieniem. Czy jeszcze jakieś pytania są od Państwa? Ja jeszcze a propos tego, jak woda jest ważna dla człowieka. Przypomniała mi się książka Karoliny Sulej, Rzeczy osobiste, o tym, jak próbowały, no nie tylko kobiety, ale głównie kobiety zachować godność w obozach koncentracyjnych. I takie opinie padały, że ważniejsze nawet od głodu i od chłodu było dla nich możliwość umycia się. Czyli jak to poczucie godności budowało się w tej możliwości po prostu niebycia tym takim muzułmaninem, jak to się nazywało w obozach koncentracyjnych. Czyli odcięcie człowieka od możliwości podstawowych zachowania jakichś reguł higienicznych, to jest olbrzymie narzędzie manipulacji, prawda? I też mówię ograniczenia praw człowieka, upodlenia. A dla mnie poruszające jest to, że dopiero w 2010 roku ONZ uznał wodę za powszechne prawo człowieka. Polska się wstrzymała wtedy od głosu, nie? Więc jakby mamy XXI wiek i dopiero teraz doszliśmy do tego, że woda powinna być powszechnym prawem człowieka. Oczywistego, prawda? Tak. Podobnie jak w tej chwili tylko Polska wstrzymała się od głosu, kiedy było głosowane prawo stosowania zakaz przemocy wobec kobiet, prawda? I Polska wstrzymała się od głosu. To się wydaje nieracjonalne, niemożliwe, a jednak. No niestety. A może są jeszcze jakieś pytania online? Bo ktoś sprawdził. Dziękuję za pozdrowienie. Dobrze, to w takim razie mi zostaje odesłać Państwa do książki Woda, historia pewnego porwania. Właściwie rozmawiając o tej książce dzisiaj z Szymonem, mogliśmy rozmawiać też o zupełnie innych rzeczach. Mogliśmy rozmawiać właściwie tylko o migracjach i o bezruchu. Też mi się w ogóle podoba to pojęcie. O języku, który zanika razem z bioróżnorodnością, o wiedzy, którą w ten sposób tracimy. Także ta książka to jest po prostu bogactwo tematów i mogę śmiało powiedzieć, że polecam Państwu tę lekturę. I mam tak? Tak, po spotkaniu Szymon będzie podpisywał książki. Dziękuję Ci, Szymon, za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.